21. seria gier Orlen Superligi. Jesteśmy w Gdańsku, jesteśmy w hali Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Kamil Kapiński, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam do starcia drużyny prowadzonej przez byłego selekcjonera polskiej reprezentacji, a więc Patryka Rombla, czyli Wybrzeża Gdańsk, które podejmie Górnika Zabrze, opromienionego ostatnią wygraną w europejskich pucharach. Popatrzmy, jak to będzie wyglądać. Chcieliby dobrze wejść w to spotkanie, to oczywiste. Zawodnicy z Gdańska, były Pieczonka, jest z numerem 77 właśnie Papina, ale to doświadczony Mateusz Jachlewski. Znowu świetne podanie przez cały parkiet do Mateusza Jachlewskiego. Z tym, że tym razem Siwy nie zdołał tej piłki przejąć. Szyszko schodzący na koło, ale też świetną robotę. Rusza Papina, ależ fenomenalne podanie do Zmałca. Zdołał obrońca drużyny z Gdańska jedną ręką chwycić tę piłkę, rzucić. Nie zdobył bramki, a w piłce ręcznej marnowanie tego typu sytuacji często równa się kontratakom, takim jak teraz. Nie oszukujmy się, w tych pierwszych fragmentach lepsi byli gdańszczanie, tymczasem Pieczonka i ten jego rzut po prostej łatwy do obrony dla Piotra Wyszomirskiego. Minocki, jest Morkowski, lewa strona, ależ technicznie z tej akcji zawodnicy Wybrzeża Gdańsk. Raz jeszcze z numerem 77 Papina, teraz zamknięta ta przestrzeń przed Minisewiciem. Proszę zobaczyć, znowu dużo pracował na drugim kole. Schodzący tam chętnie Mateusz Jachlewski, teraz ma trochę przestrzeni, ależ to był popis. Proszę, bardzo dobra decyzja Macieja Papiny, jeżeli chodzi o podanie. Tak na chwilkę zastygł Poważyński. Poważyński, jest Milisewicz, Milisewicz. I proszę, tutaj dwuosobowy mur Górnika Zabrze nie pomógł. Sygnalizacja gry pasywnej, to Kuda. To Kuda, ależ wydawało się, że może zgubić tę piłkę. Zatem odpoczywa Taras Minocki, nadal Paweł Krawczyk na parkiecie. Popatrzmy, co ten młodzian wymyśli. Jest Poważyński. Papina, znowu dobrze, znowu indywidualnie. Podopieczni Patryka Rombla, Poważyński, ale ten rzut znakomicie zatrzymany. Jaką opcję wybierze teraz Paweł Krawczyk? Minocki przytuła, świetnie na koło. No i Ilczenko, przepięknie puentuje. Ilczenko, a także Krępa są tymi obrotowymi, którzy tutaj mają robić miejsce na środku. Krawczyk. Przytuła, przytuła, proszę bardzo, odczytali to gospodarze, ale też proszę zobaczyć, jaka praca Piotra Krępy, aby nie pozwolić rzucić. Krawczyk przejmuje tę piłkę, Ilczenko, ale nie ma bramki, co więcej, rozpoczynać będą zawodnicy Wybrzeża. Fantastyczne teraz dla odmiany podanie. Jest Papina, który widać, że tutaj procesuje, jak najlepiej tę akcję rozegrać. Milisewicz, rzut z biodra, kapitalny. 17-16 dla Wybrzeża. Pieczonka. Pieczonka zatrzymuje lewą nogą Liga Rzeski i znowu pędzimy pod kolejną bramkę. Szyszko, czy tym razem skutecznie z kontrataku? Szyszko. No, zabrakło zdecydowania. Wściekły Tomasz Strąbała. Jego zdaniem już w tym momencie należała się piłka drużynie z Gdańska. Proszę bardzo, świetnie tam po 6 metrze. W kontekście kreowania, prowadzenia tej gry ofensywnej. Poważyński, proszę. Milisewicz, Poważyński, bezczelne wejście, ale i wejście skuteczne, 28-26. Jest przytuła, lewa strona, mamy gola kontaktowego dla Górnika. Teraz do Tokudy, grają w siedmiu w polu Zabrzanie, mają jednego zawodnika więcej. Przytuła na koło, broni ten rzut Bedui, ale będziemy mieć karnego. Popatrzmy, jak to się skończy, jest gol. Mamy rzut karny, czy Artemenko da radę, czy też Bedui po raz kolejny skutecznie. Popatrzmy, broni, broni Tunezyjczyk. Szansa, żeby Wybrzeże prowadziło w tej serii rzutów karnych. 2-0, nie, bo broni wyszła. Mateusz Jachlewski, broni Kacper Ligarzewski. Czy też Piotr Wyszomirski, popatrzmy, broni Wyszomirski. Aminę Bedui, jest gol. Gol dla Górnika Zabrze i teraz Zabrzanie mogą się cieszyć, teraz Zabrzanie mogą świętować, teraz Zabrzanie mogą się czuć spełnieni. Maciej Papina z nagrodą i to też jest zrozumiała decyzja. On dzisiaj był reżyserem gry, on dzisiaj był piekielnie ważną postacią. Kamil Kapiński, wszystkiego dobrego, przyjemnego, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.